Kasia. Przepraszam, jestem przyzwyczajona do kamer. Zaczynam pracę w policji, w ogniwie do spraw nieletnich. To dobra, stała praca. Miałam szczęście. Mam na imię Kamila, mam 32 lata i jestem odpowiedzialna za PR, to jest promocję w dużym centrum handlowym. Jestem psychoterapeutką, mam gabinet w centrum miasta, 45 lat, rozwód, jakieś próby poskładania życia od nowa. Grażyna. Witam, Marcin Brzezina. Szukam kogoś. Może znajdę. Bardzo lubię udawać grzecznego chłopca. Ale teraz już nie mam przed kim. Anna. Lewicka, po mężu. Mamy dwóch synów, Michasia i Bartka. Prawdę mówiąc, to wszystko jest dla mnie niezrozumiałe. Cześć. To wszystko nie ma sensu. Wiesz, że nie chcę rozwodu. Jesteś cyborgiem, człowiekiem czy kosmitą? Śpiącą królewną. 7.04. Znaleziony obiekt jest śpiącą królewną. Nie wiem, jaki poda powód. Za chwilę wszystkie cyborgi i wszystkie śpiące królewne galaktyki. W ogóle nie chcę tam wchodzić. Na szkolną krucjatę. Chłopcy, śniadanie! Andrzej, pomóż mi. W ogóle nie wiem, jak już mam z nim rozmawiać. W dodatku Bartek zaczyna dzisiaj pierwszą klasę w liceum, a Michaś idzie do podstawówki, akurat rozwód. Bartek? Bartek, zaczekaj! Bartek, zaczekaj! Weźmiemy taksówkę! Piątek. Znowu dojechałem do piątku. Kamila, wiesz co, chyba pójdę z Markiem na trening. Całkiem oklapłem po tym tygodniu w robocie. Muszę trochę poćwiczyć. A mnie się podoba. Co jest? Zgadnij. Spóźnimy się. Wszystkiego najlepszego. No jakieś urodziny? Nic o tym nie wiem. Minął rok. Jaki rok? Już rok ze sobą mieszkamy. Stąd ten prezent. Nasza mała rocznica. Możesz? Mogę. Cześć. Nie obudziłeś mnie. Właśnie wsiadam do samochodu. Nie panikuj, stary. Mamy czas do 12. No. Nic się nie stanie. Wiem. Dokumenty są na biurku. Słuchaj, muszę kończyć. Stoję w korku. Może wyjdę do ciebie, co? Nie. Właśnie stoisz w korku. Cześć. Jeszcze się nie zaczęło. Ładnie wyglądasz. Strasznie cię współczuję. Naprawdę mi przykro. Mi też. Nie wchodzisz do środka? Chodźmy stąd. Marcin. Nie chcę w tym uczestniczyć. Ja zostaję. Nie chcę być sam, proszę. Marcin, tak nie można. Przecież to twoja matka. Wolałbym, żeby żyła. Może uczcimy naszą rocznicę jakoś wyjątkową? Z Markiem na skłoszu?
Możemy na skłosze, możemy gdzie chcesz. Może gdzieś pójdziemy wieczorem ze znajomymi. Marek mówił, że w tym nowym klubie są świetne koncerty. Wiesz co, może zamieszkaj sobie z Markiem. Widzę, że on jest dla ciebie stworzony. Może. Tylko niestety Marek już jest zajęty. I do tego mieszka w mojej kawalerce z Karoliną. Może tak jak my siedzą tam już od roku i nic? Może. Co jest? Pamiętasz, dlaczego właściwie wprowadziłeś się do mnie? Co to za pytanie? Poważne. Artur... Nie wiem. Muszę sobie to wszystko przemyśleć. Co właściwie jest między nami? Co, minie kolejny rok i znowu nic się nie wydarzy? Ale co ma się wydarzyć? Nie wiem. Coś istotnego. Życie toczy się po prostu. To jest istotne. Zadzwonię do ciebie wieczorem, to się umówimy. Tylko ustaw to najpierw z Markiem, żebyś przypadkiem nie zranił jego uczuć. Oficer dyżurny, słucham. Posterunkowa Katarzyna Nowak, pierwszy dzień w pracy, ogniwo do spraw młodzieży. Dzień dobry. Ile? 300. Zwariowałeś? Na stadionie taki dostanę za 250. Ty masz czerwone kulki, jak chciałeś, na zamówienie. Nigdzie takich nie dostaniesz. 200, więcej nie mam. Za 200 to ja ci mogę go pożyczyć. Dobra. Pożyczam za 100. Nie. Nie, to nie. Ty, Wania, dobra, czekaj. Pożyczę ci go za 100, ale pod jednym warunkiem. No. Puścisz Ryma do muzy z Hansa. Hansa? No, Hansa Klossa, ty. Odgrzewali ostatnio staruszka w telewizji, nie oglądałeś? No dobra, niech będzie. Yo, gdzie masz? Co tam? A nic, młody bierze gumisia do szkoły na rozpoczęcie roku. Po co? Po jajco. Postrzelać sobie chce, laski na to polecą. Dzięki, oddam jutro. Ty, Ani, zapomniałeś o czymś? A, tak, przepraszam. Tak. Dzięki. I ten, ziomek, jeszcze Rym, nie? No to teraz? No. Jedziesz. No dobra. Idzie Hans przez getto. Idzie Hans przez getto. Idzie i jest cool. Łacheses na grzbiecie, PP9, magazynek cool. Na ramieniu swastyka, lecz to tylko zmyła. Krwi nie zmyjesz ręki, jeśli już tam była. Idzie ziomal przez getto na ekranu płycie. Nic się nie zmieniło, stawka większa niż życie. Może być? No. Nara. Nara. Nie lubię Leszcza. Ja też nie. Ale dobrze rymuje. Masz chwilę? No. Chodź. Posterunkowa Katarzyna Nowa. Nie, Nowak. Kasia Nowak, cześć. Aspirant Piotr Kołodziejczyk, kierownik ogniwa. Mówmy sobie na ty, takie mamy tu zwyczaje. No, to dacie sobie radę, nie? Nie bój się go. To co mam robić? Kawa na początek? Ale ja nie przyszłam tu po to, żeby parzyć kawę. Policjant też musi się czasem napić. Ja nie piję. W ogóle nie mam żadnych nałogów. Ja też nie. No, chyba że piwo po służbie. No dobrze, skoro nie chcesz kawy, zacznijmy od wydania ci broni. Jako policjant w służbie przygotowawczej będziesz ją musiała zawsze zdać przed pójściem do domu. Znam swoje obowiązki. Będę twoim opiekunem w trakcie tej służby. Tak jest. Nieźle. 9 miesięcy w Legionowie, a kawy też się chętnie napije. Zastanowiłeś się, jaki podasz powód w sądzie? Dzięki.
Tak. Nie kocham jej. To są jakieś durnoty. Nie można z kimś żyć i go nie kochać. To się staje w końcu niemożliwe. I co? Tak się chcesz tłumaczyć, tak? Ty masz przekonać sąd. Pożrą nas żywcem. Chcesz z nas zrobić idiotów? Czegoś tak denerwujesz, to ja się rozwodzę. Czujesz się niekochany, to weź sobie jakąś 20. O. Ale nie zostawię Janny. Uważasz, że to uczciwsze? Kochanka zamiast rozwodu, tak? Nie mieliście rozkładu pożycia? Zanim się wyprowadziłeś. Macie 2 dzieci, łożysz na dom. A nie jest świetną żoną. Sam chciałbym mieć taką. Jaki masz powód, Jerzy? Mówisz, że kochanki też nie masz. Znaczy, chyba nie masz. Dlaczego jak facet się rozwodzi, to zaraz musi mieć kochankę? Dla sądu to będzie naturalne. Dla mnie nie jest. Rozmawiałem z Anną. Znaczy, dzisiaj rano przez telefon. Ja też z nią wczoraj rozmawiałem. To wspaniała kobieta, Jerzy. Wiem. Cześć. Nie pal. Wiesz, że to szkodzi. A poza tym tu nie wolno palić. Mam jeszcze trochę czasu, co? No co? Nadal mieszkasz u mamy? Mhm. Grażyna. Prawdę mówiąc, myślałam, że się spóźnisz. Zawsze się spóźniasz. Bo ty zawsze jesteś pierwsza. No widzisz, niezgodność charakterów. Sąd to na pewno uwzględni. Specjalnie przyszedłem wcześniej. Chciałem porozmawiać. O czym? To wszystko stało się tak szybko. Ponad pół roku to nie jest szybko. 20 lat to szmat czasu. Dlaczego mielibyśmy to teraz przekreślić? Nie wiesz? Mamy 2 dorosłe córki. No właśnie, dorosłe. Wrócę do domu, co? Słuchaj, ja szanuję twoją mamę, ale jeżeli chcesz to zrobić dla niej, to tym bardziej nie ma sensu. Grażyna. Zmieni się. Zmieni się naprawdę. A po co? Chcę wrócić do domu. Słyszysz? Nie bardzo to sobie wyobrażam. A myślałem, że się razem zestarzejemy. Mama ci doradziła ten rozsądek? Tysiu, jak się czujesz? Miałam nie przychodzić, ale pewnie się denerwujesz, dlatego jest. Przepraszam cię. Muszę zapalić. Anna, powinnaś tutaj być. Poczekaj tu na nią, ja jeszcze pójdę coś załatwić. Witam pani Kamilo w imieniu całej szkoły.
Tak się cieszę, że pani jest dzisiaj z nami. Proszę, zapraszam na boisko. To tam jest rozpoczęcie roku? A dlaczego nie w sali gimnastycznej? Żeby nie zadeptać świeżo ufundowanego przez państwa parkietu. To by była tragedia narodowa. A nie rozumiem, my nie po to odnawialiśmy ten parkiet, żeby błyszczał, tylko po to, żeby po nim biegać. To oczywiście. Ja nie chciałabym, żeby logo naszego centrum kojarzyło się uczniom z jakimikolwiek ograniczeniami w korzystaniu z sali gimnastycznej. Nie po to sponsorowaliśmy ten remont. Sąd rozwiązuje przez rozwód związek małżeński między Tomaszem Zamecznikiem a Grażyną Borowik-Zamecznik. Zawarty w dniu 5 maja 1985 roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Tutaj mamy salę gimnastyczną, gdzie ufundowali państwo. Przedstawiam grono pedagogiczne. Pani Kamila Kowalczyk, sponsor remontu naszej sali gimnastycznej. To mój zastępca. Cześć. Cześć. Jak chłopcy? Dobrze. Przemyślałeś? Co? Nasz rozwód? Standard, prowadź. Chciałbym, żebyśmy rozeszli się za porozumieniem stron. Nie, na pewno nie. Dobrze, wszystko jedno. Ja wezmę winę na siebie. Przepraszam cię, Jerzy, ale nie wszystko jedno. Dlaczego chcesz odejść? Ja zastanawiałam się nad tym przez te 5 miesięcy. Cztery miesiące. Dokładnie, 19 kwietnia o 20. Dobrze, 4,5 miesiąca. Będziemy się teraz kłócić. Zresztą chciałem cię nawet przeprosić. Jerzy, o co chodzi? Masz kogoś? Nie. Ustalmy jedno, dobrze? Ja tym bardziej nie rozumiem. Co tu jest do rozumienia? Jerzy, ty masz kogoś. Droga młodzieży, witam was serdecznie po wakacjach. Wypoczęci, uśmiechnięci, jak widzę, zaczynamy nowy rok szkolny. Powitajmy gorąco przedstawiciela sponsora, panią Kamilę Koralczyk. Co się stało? To nie krew, to farba. Tam. Pani Kamilo, ja nie wiem, co powiedzieć. To w tamtym oknie, w tamtym. Wie. Pierwsze wspomnienie. Nie wiem, ile miałem lat. 4, 5. Strasznie nie lubiłem chodzić do przedszkola. Ja też nie znosiłam. Strasznie ryczałam, kiedy mnie zostawiali. Moja mama zawsze stamtąd przychodziła od przystanku. Jeździła 65. Pamięta się takie dziwne rzeczy. Doskonale pamiętam jej twarz. To była piękna kobieta. Najpiękniejsza, jaką pamiętam.
pierwsza interwencja. Zdenerwowana? No trochę tak. Nie martw się, ja będę chłopaka cisnął, a ty w razie czego ułagodzisz sytuację. Witam, witam. Co za historia, proszę państwa. O. Mieliśmy na rozpoczęciu gościa, naszego sponsora z centrum handlowego. Wyremontowali nam salę gimnastyczną. Ten chłopak to uczeń waszej szkoły? No przecież mówiłem przez telefon, że chuligan. Inaczej tego nie można nazwać. To by była tragedia narodowa, gdyby to był nasz uczeń. Pierwszy raz go widzę. No to może pierwszoklasista? Proszę pani, żadnemu z naszych uczniów nie wpadłoby to do głowy. Cześć, dopiero teraz odebrałam twoje SMS-y. Nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przytrafiło w szkole. Jakiś chłopak strzelał do nas z paintballa. Artur, oczywiście, że się nie gniewam i bardzo czekam na nasz romantyczny wieczór. Słuchaj, dzisiaj w tej szkole, jak pomyślałam sobie, że to koniec, że cię już nigdy nie zobaczę, to się przestraszyłam. Zadzwoń do mnie, jak odsłuchasz. Mam cały czas włączoną komórkę. Pa. Policja. Jak masz na imię? Skąd wziąłeś paintballa? Kasia Nowak, cześć. Słuchaj, założę się, że nie chciałeś nikomu zrobić nic złego. Ale teraz powiedz nam, jak się nazywasz, bo inaczej będziemy musieli cię zawieźć do izby dziecka. A muszę ci powiedzieć, że tam nie jest zbyt przyjemnie. Kolega chyba chce nocować na izbie dziecka. A kolega chyba się bawi w dobrego i złego glinę, co? Skąd masz broń? To nie jest broń, tylko karabinek do paintballa. To nie jest zabronione. Ale jest zabronione strzelanie do ludzi, którzy sobie tego nie życzą. Mówiłem, że to był żart. Żart polega na tym, że wszyscy się śmieją. Jak masz na imię? Dobra, robimy rewizję. Jak masz przy sobie dokumenty, zaraz dowiemy się, jak się nazywasz. Rozbieraj się! Widzisz? Twoi rodzice na pewno się będą martwić. I bardzo dobrze! Możesz sobie do nich dzwonić, jak mają ważniejsze sprawy. Jakie sprawy? Rozwód. Zdałem to do pierwszej klasy. Nazywam się Bartek Lewicki. No to nieźle zacząłeś rok. Panie oficerze, możemy na chwilę? Do oficera mi jeszcze daleko. Mam nadzieję, że ta sprawa nie nabierze większego rozgłosu. Zgodziła się na orzeczenie swojej winy. Jeżeli się przyznasz, że masz kochankę. Ja nie mam kochanki. Pierwsza sprawa rozwodowa. Anna Lewicka i Jerzy Lewicki. Halo, Jerzy Lewicki. Tak, Bartek jest moim synem. Przepraszam, jestem teraz w sądzie. Co? To smagacz. Dobrze, zaraz tam będę. Dobrze. Coś się stało, Jerzy? Musimy przełożyć sprawę. Coś z Bartkiem? Tak. Fajne. Szukam czegoś do mojego najnowszego projektu. A co teraz fotografujesz? Macierzyństwo. Chcesz? To załatwię ci kilka podobnych rzeczy. A, Leszek, odebrałeś ulotki z drukarni? Nie przejmuj się. Jak mam się nie przejmować? To jest mój biznes. Koleś mi je przywiezie. A wierzysz mu, jak sami nie pojedziemy, to przez tydzień nie zobaczysz. Ja myślałem, że dzisiaj nie przyjdziesz. Praca to nie wszystko. Ale jestem, a jak mnie nie ma, to ulotek też nie ma. Ten interes jest tak samo twój, jak i mój.
Weź sobie wolne, ja wszystkim się zajmę. Naprawdę, jesteśmy wspólnikami, pamiętasz? Jak on w ogóle sobie radzi w tej sytuacji? Dobrze. Kiepsko. Już nie musi tu siedzieć, wszystkim się zajmę. Żałoby nie odkłada się na potem. Ej, może sobie pójdę, to sobie swobodnie porozmawiać. Po prostu martwimy się o ciebie. Idź. Cześć. Cześć. Cześć, Kamo. Hej, Dorotko. Cześć. Słuchaj, potrzebuję nową marynarkę. Kto cię tak przemalował? Słyszałeś o Columbine w Stanach? Dzieciaki zrobiły tam masakrę w szkole, zupełnie bez powodu. Świerów nigdzie nie brak. No niedługo u nas też tak będzie. Dlatego ja w ogóle nie oglądam wiadomości. Byłam dzisiaj w szkole, którą sponsorujemy na rozpoczęciu roku szkolnego i nagle jakiś gówniarz zaczął do nas strzelać, wyobrażasz sobie? Żartujesz? Z paintballa. Ale nagle całe życie stanęło mi przed oczami. I tym właśnie różnimy się od Ameryki, że tutaj wszystko jest na niby. Bingo. W tym będziesz wyglądała jak sama boska Coco Chanel. Oj, Leszek, nie wygłupiaj się, ja mówię poważnie. Ale ja też. Moje życie jest skończone. Nie chcę mi się wracać do domu. Zobrzydziła mi wszystko, wszystko. Widzi pan, jak ja wyglądam, jak ja się zachowuję. Proszę o tym opowiedzieć. Zdradza mnie. Najpierw się nie zorientowałem, a potem zacząłem przymykać oczy, bo co mam robić? Jak ja wyglądam przed znajomymi, przed rodziną, przed przyjaciółmi? Wszyscy coś wiedzą, wszyscy coś mówią za moimi plecami. A jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego żona to robi? Nie wiem, może musi się wyszumieć. Ja nie wiem, co taka kobieta myśli. Ja bym pani powiedział, kim ona jest. Ale zachowałem odrobinę dobrego wychowania. A powiedział pan żonie, co pan czuje? Tak, powiedziałem jej, że jeżeli jeszcze raz coś takiego zrobi, to wyrzucę ją z domu. No i co się wtedy stało? Myśli pani, że zrozumiała? Chcę rozwodu. Żona. Ja. Cześć, Radek. Nie przeszkadzam? Nie, cześć. Fajnie, wejdź. Jesteś ze Śródmieścia? Tak. Wiesz, gdzie jest technikum na Kielińskiego? No, wiem. Jak wyjdziesz na świeże, pójdziesz na Kilinę. Znajdziesz towara. Powiesz mu, że działa, powiedział. Gandalf nosi żarcie psom. Trybisz? Nie gadać. Wiesz, co masz powiedzieć? Że Gandalf nosi żarcie psom. Kto powiedział? Działa. No. Zapraszam. Artek. Widzisz tego chłopaka? Założę się, że jest zadowolony z siebie. Odstawił się. Pewnie zaraz kupi sobie trampki za 500 zł, żeby się popisać przed kolegami. Romantyk chyba. No, raczej dziecinny. Zresztą, co my wiemy o ludziach. Radek, wierzysz w taką teorię, że każdy człowiek jest jak połówka jabłka i szuka swojej drugiej idealnej połówki? Wierzę. Spotkałeś już kogoś takiego? Sąd rodzinny może skazać cię z artykułu 157, paragraf 1 kodeksu karnego za naruszenie narządów ciała lub rozstroju zdrowia. Nikomu nic się nie stało. No fizycznie nie, kilka sieniaków, ale
Uczniowie przeżyli prawdziwy szok. Przepraszam. Tak złam? Tak, zapomniałam. Ja zaraz tam będę. Tak, przepraszam. Ja muszę jechać po Michasia. To nasz młodszy syn. Jedź, ja zostanę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zachowanie Bartka to nie tylko jego wina. Aniu, daj spokój. Tata, zabierzecie potem do domu. To się jeszcze okaże. Do widzenia. Jeszcze raz przepraszam. Przepraszam. Aniu, zaczekaj. Zanim wrócimy do domu, wezmę Bartka na jakąś poważną rozmowę. To nie może tak dalej być. Wracasz do nas? Przepraszam bardzo. Żeby kontynuować przesłuchanie, potrzebna jest obecność chociaż jednego z rodziców. Oczywiście. Będę czekała w domu. Domowy makaron. Mamo, podziwiam. Tomek mówił, że pani wszystko kupuje gotowe. Chyba mogę mówić mamo, skoro Tomek jest już formalnie po rozwodzie. Nadal pani pracuje w salonie mojego syna? Już dawno zdecydowaliśmy z Tomkiem, że to chyba niestosowne, żebym tam pracowała. No teraz, kiedy jesteśmy razem. Rozumiem, że teraz mój syn zamieszka z panią. Chciałabym naprawdę. Tylko nie wiem, kto powinien porozmawiać z Grażyną. O czym? Bo została sama w takim wielkim domu. Co ona tam będzie robić? Dziewczynki też już mają swoje mieszkania. Myśleliśmy z Tomkiem o ewentualnej zamianie. Moja kawalerka by jej teraz wystarczyła. I Grażynka się na to zgodziła? Ale jeżeli nie u niej, to gdzie? O, chyba będziemy się musieli przeprowadzić tutaj. Bo ja mam bardzo ciasną kawalerkę. Chętnie bym panią przyjęła, ale czy nie obawia się pani, że zostaniemy tutaj same, kiedy mój syn znajdzie sobie kolejną ekspedientkę? Powinnyśmy sobie bardziej ufać. W przeciwieństwie do Grażyny znam potrzeby Tomeczka i wiem, jak o niego walczyć. Poza tym mam dla mamy niespodziankę. Udało mi się przesunąć nasz ślub. W piątek za 2 tygodnie. Cześć, mamo. Przyjmiesz urodzone dzieci na terapię? Co tu robicie? No byłyśmy w pobliżu. Zabieramy cię. Na zakupy. Nie, teraz nie mogę. Dzisiaj już nie masz żadnych pacjentów. A skąd wiecie? Telepatia, mamo. No dobrze, chodźcie. Panie, pobłogosław te dary, które spożywać będziemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pani Barbara mówiła, że pobieracie się. No, tak. To kiedy wyprowadzasz się ode mnie, synku? To znaczy... O, mamo, dobrze by ci było w Glanach. Żartujesz. Bo latem. No już prawie jesień. Dodadzą ci pewności siebie. I kobiecość. Chodź, przymierzymy. Ja sobie tu pooglądam, będzie. Na pewno? Nie chcę więcej takich wybryków. Bez względu na wszystko.
Nawet jeśli mogłoby się wydawać, że masz do tego prawo. Dotarło do ciebie, co mówię? Jasne. Rozumiem, że to mam już ustalone. Ja też mogę coś ustalić? Proszę. Po co tak właściwie zawracasz sobie głowę? Przecież się rozwodzicie. To nie jest jeszcze postanowione. Super, a kiedy to postanowicie? Jutro? Pojutrze? A może w przyszły piątek, co? Synku, nie jesteś jeszcze dorosły i może ci się wydawać, że życie jest proste. Rozumiem, że teraz dla odmiany wracasz do domu, tak? Masz coś przeciwko temu, żebym z wami mieszkał? Szczerze? Mam. Uważasz, że co? Powinienem rozwieść się z mamą? Nie męcz się. Nie mów tak do mnie, jestem twoim ojcem. Nie było mnie tylko 4 miesiące. 5. 5 miesięcy. Okej. Okay. 1-1. Każdy z nas popełnił błąd. No właśnie. Bartek! Bartek! Spokojnie. Idę tylko do toalety. Bar. Jesteś sentymentalny. Byliśmy tu dokładnie rok temu. A pamiętasz, co było potem? Potem wzięłam cię do łóżka pierwszy raz. Byłam taka nierozważna. Marek. Ja też. W sądzie nie byłam pewna, czy wy. Wyglądasz pięknie. Słyszałem, że masz praktykę w mieście. Też słyszałam, moja koleżanka. Kupowała mieszkanie, była u ciebie w kancelarii. Pozwól, że ci przedstawię, mój syn Bartek. O, miło mi. Mamo! Miło było cię spotkać. Kto to był? A, nikt. Dlaczego się nie przedstawiłeś? Już była dupa. Myślałam dzisiaj dużo o nas. Na poważnie. Zwłaszcza po tym idiotycznym wypadku w szkole. Odsłuchałem twoją wiadomość. Słuchaj, to bardzo miłe, co było, co jest między nami. Ja nie chcę tego stracić. Artur... Cii. Podoba ci się? Artur, co to znaczy? No, to znaczy, co chcesz. Przymierz. A ja nie wiem, czy jestem już na to gotowa. Ale na co? Na ślub. Nie no, jasne. Ale czy to znaczy, że... gdybym cię poprosił o rękę, A nie to... poprosiłeś? Nie rozmawialiśmy o tym, to znaczy ja chcę o tym porozmawiać poważnie, ale nie spodziewałam się, że mi się tak nagle oświadczy. Odrzuciłabyś, tak? Wiedziałem, że jak macie rocznicę, to siedzicie tutaj. Przegrałaś zakład. I tak mi wisisz za lunch. Cześć. W zeszłym tygodniu. Cześć, zakochani. Cześć. Cześć. Jak tam, możemy się dosiąść? Siadajcie. Co to? A co to, pierścionek?
Od Artura? Marek, Artur kupił Kamili pierścionek, a ty? No stary, no. Gratulacje. Nie no, te oświadczenia się nie liczą, jestem trochę nietrzeźwy. Kiedy ślub? Słuchajcie, trochę źle się czuję. Nie pogniewacie się, jeżeli pójdę do domu. No przestań, Kamila, impreza się dopiero rozkręca. Trzeba to oblać. Ustaliliście już na te śluby? Przepraszam, Artur, jedziesz ze mną? Już przed ślubem bierzecie pod pantofę. Kamila, co się dzieje? Artur, ja jadę. No skoro musisz, to jedź. Ja zostaję. Tak się nie opuszcza przyjaciół. Myślałam, że dam ci spokój, ale jednak postanowiłam zadzwonić. Jestem w ciąży. Znaczy, my będziemy mieli dziecko.